Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Prawda futbolu nadaje dwa razy dziennie, ale może troszeczkę zwolnię w najbliższych dniach, aczkolwiek będzie trudno, mając ciekawych gości, ciekawe tematy, bo rzeczywiście jest o czym rozmawiać w kontekście startu eliminacji mundialu z udziałem biało-czerwonych. Ja na galowo widzę 1973, Mirek Szymkowiak. To nie jest twój rocznik, ale koszulka podejrzana, znaczy nie, piękna. Ciekawa, nawiązująca do Wembley, tak? Tam Wembley, jedziemy Wembley. Wkrótce. 73. Słynny. Tak jest. Jest z nami, tam widzę, że macie kłopoty w Zakopanem, jeśli chodzi o oświetlenie, raz jasno, raz ciemniej, także, ale w miarę cię widać, rocznik 73 jest widoczny. Jest z nami też Marcin Matuszewski. Witam cię, Marcin. Prawda liczb, prawda analizy, menedżer piłkarski, analityk prawdy futbolu, człowiek, który no, bardzo profesjonalnie podchodzi do pewnych rzeczy. Bardzo... Do wszystkich! Tak jest. Na prawdzie futbolu jest już tekst. Zieliński jak Pirlo, czy to możliwe? Troszeczkę prowokacyjny tytuł, który ja wymyśliłem, muszę przyznać, ale wyciągnąłem z tekstu, żeby nie było, że naciągam rzeczywistość i autora. Rzeczywiście już kiedyś coś takiego na prawdzie futbolu prezentowałeś. Natomiast we wrześniu 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam, kiedy byłem u ciebie gościem, to właśnie wtedy, analizując ówczesne spotkania Zielińskiego w klubie, wychodziło z tych liczb, że grając na pozycji między 8 a wręcz 6, notował paradoksalnie najwięcej otwierających podań, takich tworzących okazje kolegom z zespołu, i najwięcej strzałów na bramkę. Także i tak, no, tak jakby z tych podań wynikało najwięcej asyst w klubie wtedy u niego. W związku z tym zaryzykowałem wtedy takie śmiałe stwierdzenie, już wtedy w 2019, że może korzystne byłoby wypróbowanie Zielińskiego gdzieś tam głębiej za tymi ósemkami, powiedzmy, tak, który rozgrywałby z oddali, kiedy częściej byłby pod grą, kiedy miał możliwość zastosowania tej swojej wizji dla dobra reprezentacji, nie już w ogniu walki, tylko bardziej na podstawie długiego przerzutu czy poprowadzenia piłki przez środek z dryblingiem, co też potrafi. No i co? I w momencie, kiedy w meczu z Węgrami się cofnął, a właściwie został cofnięty przez selekcjonera, to nagle gdzieś tam przy tym rozegraniu z głębi zaczęło się dziać. Ale o tym za chwilę. Bo tak się wciąłem, już nie mogę się powstrzymać, chcę mówić. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Mirek też się za chwilę rozgrzeje. Natomiast ja wam pokażę taki cytat z Piotra Zielińskiego, pomeczowy wywiad dla Polsatu Sport, dla Marcina Fetka. Zieliński używa słowa przetransportowanie. Okej, no zdarza nam się różne słowa mówić, powiedział to słowo brzydkie, ale jest, więc wynotowałem, brakowało przetransportowania piłki do przodu. I w tym momencie reporter go pyta, a twoja odpowiedzialność w szczególności za pierwszą połowę? I tutaj widzę po raz pierwszy od dawna taką irytację, jeśli chodzi o wypowiedź Piotra Zielińskiego. On rzeczywiście się troszeczkę zirytował na Marcina Fetka i mówi, jest nas 11, nie wszystko może spoczywać na mnie. Mówisz o tym cofnięciu. Sam Zieliński mówi tak, po zmianach, czyli to jest ta 58 minuta, w tym momencie jest 0-2, jeśli chodzi o biało-czerwonych i mecz zaczynający nasze kwalifikacje do mundialu. Zieliński mówi tak, po zmianach dostałem sygnał, aby zejść do środka, gdzie dobrze się odnajduje. Czyli on sam troszeczkę, wydaje mi się, że jeszcze raz podkreśla, że jego jakby zadanie, najlepiej potrafi wykonywać swoje zadania, w osi boiska, prawda, w centrum boiska, czy trochę wyżej, czy trochę niżej. Mirek, jak ty w ogóle patrzysz na Piotrka Zielińskiego? Znaczy, patrzę z podziwem, bo powiem, mówię, dawno takiego środkowego pomocnika u nas w Polsce nie było, naprawdę. Zresztą to pokazuje w Napoli na co dzień i grając co trzy dni, co tydzień mecze w Lidze Włoskiej, ale nie tylko w Lidze Włoskiej. Niestety myślę, że Zielu tak powiedział, bo jego irytacja po meczach reprezentacji, często krytyka na niego spadała bardzo mocna i było widać, że on się źle czuł w poprzednich meczach, był ustawiany różnie, z boku gdzieś,
no nie jego pozycja. Zawsze uważam, zresztą w ostatnim programie Romek rozmawialiśmy na ten temat, że zawodnik musi grać tam, gdzie gra w klubie. I tam się najlepiej czuje, tam najlepszą ma pozycję i ja uważam, że tak Zielu gra w środku pomocy, cofa się, to co Marcin powiedział, to jest idealna rzecz dla niego. I widzieliśmy to też w tym meczu z Węgrami. Jak się cofnął, zaczęła się gra. No to jest chłopak, który jest urodzony do rozgrywania piłki. Dawno nie widziałem środkowego pomocnika, który ma lewa, prawa noga, nie ma różnicy po prostu w przerzucie, co jest bardzo no, rzadkością ogólnie na świecie, z tak dokładnym podaniem, no i z rozegraniem. Dlatego uważam tak, Marcin, no często takie mecze, na przykład jak teraz będziemy grali z Andorą, mam nadzieję, że Zielu wyjdzie w pierwszym składzie, to nie wyobrażam sobie, żeby Zielu nie był tym pierwszym właśnie taką, nawet szóstką, tak jak Marcin powiedział, żeby grał, żeby właśnie on otwierał te pierwsze pojedynki, wygrywał i robił tą przewagę, bo później on będzie wiedział dokładnie, co zrobić z tą piłką, gdzie zagrać i otworzyć te podania. No brakowało mi tych podań, tych wyjść za obrońców, takich, jak ja to trochę nazywam, miękkich piłek za środkowych obrońców, żeby, czy to Lewandowski, czy Milik, obojętnie kto tam będzie grał, czy Piątek, żeby szli na te piłki, a lewy potrafi rzucić taką mięciutką piłkę za obrońców. Niestety teraz był wyżej wystawiony i widać, że był bardzo zagubiony przez te 60 minut, to cała drużyna się męczyła. Słuchajcie, ja mam takie dwa pytania, jeżeli mogę jeszcze. Tak, po pierwsze, dlaczego Zieliński jest zirytowany? Zieliński jest zirytowany tym, że wypadałoby, żeby Zieliński zagrał do Zielińskiego w momencie, kiedy on stoi wyżej. To znaczy nie ma tego człowieka, który wziąłby na siebie odpowiedzialność za rozegranie w tej środkowej tercji nieco bliżej naszej bramki i dostarczyłby piłkę Zielińskiemu podwieszonemu bardziej pod napastnika, tak? Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w tym meczu uśrednione pozycje zawodników, kiedy spojrzymy na diagram, bodajże na WhoScored był i jeszcze na jakichś stronach, te uśrednione pozycje wyglądały niezwykle intrygująco i teraz pytanie, jakie wnioski z tego wyciągnie selekcjoner. Po pierwsze, Zieliński, Krychowiak i Lewandowski z całego meczu mieli styczne pozycje, to znaczy właściwie w tym samym miejscu średnio przebywali na boisku najczęściej. Druga sprawa jest taka, że Reca i Szymański, czyli dwaj nasi, no powiedzmy wahadłowi, tak, chociaż ta taktyka jest płynna, ale można ich określić jako wahadłowi, w obrazku taktycznym jako uśrednioną pozycję mieli miejsce na boisku w tej samej linii, co Robert Lewandowski i odrobinkę wyżej niż Zieliński i Krychowiak, którzy no, byli w bardzo zbliżonym punkcie. To wszystko pokazuje, że Robert Lewandowski cofał się do rozegrania, ale jednocześnie w jakiś sposób dublował te pozycje tak Krychowiaka, jak i Zielińskiego. Dodam, że te wszystkie trzy pozycje nakładające się na siebie, uśrednione z całego meczu, czyli Lewandowskiego, Zielińskiego i Krychowiaka, były właściwie w środkowej osi boiska, czyli nie było tak, że Zieliński był wyrzucony gdzieś na lewą stronę średnio, czy na bok. Jedynym zawodnikiem z tej linii środkowej, który był wyrzucony trochę na bok, był Moder, który był przesunięty, uśredniając odrobinę na prawo. Myślę, że nie wynika nic dobrego z faktu, że uśredniając w kole środkowym nakładają się na siebie pozycje defensywnego pomocnika, środkowego, bardziej ofensywnego pomocnika i nominalnie dziewiątki. Takie nakładanie się, nie wiem, nieco bliżej bramki przeciwnika, tam gdzie jest miejsce na małą grę, na poklepanie z pierwszej piłki i tak dalej, to robiłoby sens, bo świadczyłoby o tym, że szukamy takiej gry. Natomiast jeżeli działo się to głębiej, to obawiam się trochę, że nie było to spełnieniem trenerskich założeń, a wprost przeciwnie. No właśnie, bo muszę wam powiedzieć, nawiązuję bardzo często tutaj, ale to był wywiad moim zdaniem najbardziej znaczący w języku portugalskim przeprowadzony przez reportera Polsatu Sport Szymona Rojka, którego od razu polubił Paulo Sousa, bo wkroczył w maseczce z flagą Portugalii. Tak się wkracza do selekcjonera, rozumiesz, oswaja trenera. Ale Szymon też świetny fachowiec, znający specyfikę futbolu, zakochany w portugalskim, ale też polskim futbolu. I on odpytując dla Polsatu Sport Paulo Sousa, notabene Paulo Sousa nie boi się mówić o personaliach, prawda? Widzieliśmy to też po meczu. Natomiast on wcześniej, diagnozując Piotra Zielińskiego, powiedział do Szymona Rojka: to jeden z tych, których znałem najlepiej,
Nawet chciałem go swego czasu sprowadzić do Fiorentiny. To jest piłkarz, który powinien być cały czas w centrum wydarzeń. Oczywiście musi mieć też chwile, w których musi być troszeczkę odciążony. Natomiast cały czas powinien otrzymywać podania, ponieważ jest to zawodnik, który potrafi przenieść grę do przodu. Mam nadzieję, że będzie miał coraz lepsze liczby w reprezentacji, takie liczby, jakie notuje w tym sezonie w Napoli. I tak patrzę na tę wypowiedź Paulo Souzy i łączę to z twoim opisem, wręcz poetyckim dzisiaj na Prawdzie Futbolu, w tym tekście nawiązującym do Pirlo i umiejętności Pirlo, bo ty tutaj piszesz o manewrze zastosowanym Zielińskiego, przesunięcie go do centrum, trochę nawet głębiej i piszesz tak: najpierw wepchnięty we własne pole karne Zieliński wykorzystał umiejętności techniczne i opanowanie, zachował zimną krew i błyskotliwie rozprowadził na lewo do Lecy. Ten popędził do przodu, dograł do środka i po chwili cieszyliśmy się z pierwszej bramki. No ta akcja była dłuższa, prawda, bo tam był Krychowiak, Jóźwiak i ostatecznie... No tak, ale skupiałem się tutaj na Zielińskim, dlatego tak dalej wszyscy widzieliśmy. Wszystko wzięło, tak jest. Później i piszesz tak... czy jakikolwiek inny biało-czerwony zachowałby się w takiej sytuacji w ten sposób? Motyla noga, nie sądzę. No uderzasz w tony naprawdę takie poetyckie w tej narracji. Chwilę dosłownie później przechwyt po lewej stronie zanotował Reca. Znowu on szybko dograł na środek do Zielińskiego, ten zaś zaliczył piękną asystę i nagle z 0-2 zrobiło się 2-2. Magia. Magia. I tu jest ważne stwierdzenie, że w momencie dogrywania asysty na 2-2 Zieliński był czwartym zawodnikiem pola licząc od naszej bramki, czyli było bramkarz, trzech stoperów na własnej połowie i Zieliński był licząc od naszej bramki najgłębiej, tak jak następnym zawodnikiem, tak? Czyli najgłębiej cofniętym z zawodników z tej linii pomocy. Więc no to jest naprawdę znów pokazanie, że z tej głębi, a niekoniecznie z granicy pola karnego, widać więcej, tak? Może jest więcej perspektyw do rozegrania. Też jedną z najbardziej irytujących mnie rzeczy w polskiej reprezentacji jest takie bezproduktywne klepanie między stoperami, czasem z udziałem defensywnego pomocnika, który znów odgrywa z powrotem do stoperów. I nie zrozumcie mnie źle, ja bardzo szanuję taką grę, ale w momencie, kiedy ma się wrażenie, że z niej może wyniknąć w pewnym momencie, tak, że ona jest przygotowaniem, uśpieniem czujności przeciwnika i zaraz może pójść do przodu. Tymczasem w wcześniejszych meczach... Tak zrobiliśmy, Marcin, przy pierwszej bramce właśnie, że... Przeszliśmy z jednej strony na drugą, tylko zagraliśmy bardzo mocne piłki, naprawdę. Dzięki temu, że silne podania były, nie zdążyli Węgrzy się przesunąć i stąd ta wrzutka była z prawej strony. Proszę się bardziej do wcześniejszych meczów. Nie mówię w tej chwili o tym spotkaniu, tylko że za kadencji poprzedniego selekcjonera to było coś, co strasznie mnie irytowało. To tak jakby bardzo, mówię, cenię klepanie między stoperami, umiejętność... Ale w pierwszej połowie... Tam brakowało tego Zielińskiego, który wziąłby, przysłowiowego Zielińskiego, czy kogoś o tym zestawie umiejętności, który w pewnym momencie schodziłby, brałby tę piłkę od obrońców, tak, wcielając się na moment choćby w rolę tej szóstki i robiłby coś do przodu, tak, a w tym meczu dopiero kiedy Zieliński zaczął się cofać głębiej, faktycznie coś dla nas zaczęło się dziać. No zgadzam się z tobą, że ja uważam też, że Zielu właśnie, to co wcześniej mówiłem, no ja już z tego wszystkiego zapomniałem, że to Zielu dograł tą piękne dogra, znaczy Pamiętam, że dograł tą drugą bramkę, ale takim pięknym podaniem właśnie, takie podania, które Zielu umie, a niedużo piłkarzy jest naprawdę na świecie, co potrafi, bo to są bardzo ciężkie piłki rzucane na centymetry, żeby zdążyć, bo w jednej sekundzie piłkarz, który podaje, musi naprawdę wyczuć, z jakim tempem biegnie jego kolega, spojrzeć jeszcze w danej chwili, czy nie jest na pozycji spalonej kątem oka. Naprawdę te kilka rzeczy się na to jedno podanie składa. Nie jest to łatwe. No, trochę grałem lat w piłkę i wiemy sam osobiście, ile razy tam gdzieś sędziowie pokazywali ten spalony. Centymetrowe, ale ja uwielbiałem takie piłki i wiem, że Zielu też zagrywać takie piłki.
Szymek, ty byłeś wielkim specjalistą takich piłek, dlatego... Dlatego brakuje, tak, Marcinowi mi też brakuje takich piłek, a tylko grającego Zielińskiego, taki wychodzącego po te piłki właśnie od stoperów naszych, czy bocznych, teraz skrzydłowych, bocznych obrońców, bo nie wiadomo jak znowu zagramy. Brakuje mi właśnie w tą trenerzy w ogóle, którzy od razu mówią, że pierwsza piłka po odbiorze idzie do takiego i takiego zawodnika. Mhm. Czy jak się ma oczywiście dwóch, trzech jakichś gigantów w środku pola, to przede wszystkim zawsze się gra pierwszą otwierającą po przechwycie. Główna zasada to jest otwierająca piłka do przodu. Jeżeli się nie da, to się gra do środkowych pomocników, żeby oni rozgrywali wtedy piłkę i oni decydują, czy grają dalej do przodu, czy trzeba spowolnić akcję, bo jak to się mówi, ktoś ma pompę paliwową, bo już trzy razy jego stroną szliśmy, chociaż nieraz znam takich zawodników, że bieg czwarty, piąty razy i później 10 minut niestety, jak ja to powiedziałem, pompa paliwowa i odpoczynek. Ale właśnie od tego są tacy zawodnicy jak Zielu, żeby kierować tym wszystkim i taki zawodnik musi analizować cały czas, kto ile razy tą stroną, bo naprawdę można zajechać paru zawodników, grając na przykład przez 15-20 minut tylko jedną stroną i od tego jest taki zawodnik środka pola, który myśli za wszystkim. Słuchajcie, takie są też komentarze. Jakie umiejętności, gdzie, kiedy Zieliński jest przeciętny w kadrze i wygląda jak chłopak, który jest znudzony życiem? Abstrahuję od jego wyglądu, natomiast rozumiem, że kibice mają troszeczkę sceptyczne podejście do Zielińskiego. To jest przykładowy komentarz czatu. Z przyjemnością daję komentarze kibiców, bo po to jest prawda futbolu, żebyśmy się konfrontowali też z waszymi opiniami. Natomiast słuchajcie, ja w tym momencie też pokażę pewne rzeczy, bo jakby miło to już było, jeśli chodzi o Ziela, bo rzeczywiście troszeczkę mówimy magia, genialne podanie, rzeczywiście to jest asysta na 2-2, udział w bramce na 1-2, wszystko fajnie. Natomiast zobaczcie, jak tutaj popatrzymy na cały bilans Zielińskiego, to było wiele meczów takich sobie słabszych, przeciętnych, różnych, mało meczów z takim akcentem, z takim stemplem Zielińskiego, prawda? 57 mecz z orłem na piersi Ziela, 6 goli, 11 asyst. I to ta dyskusja, która trwa wokół tego chłopaka, to nie jest dyskusja dotycząca teraz Paulo Souzy czy wcześniej Brzęczka. Ona sięga do czasów Nawałki i Fornalika. I ja postanowiłem sprawdzić jedną rzecz, bo tak narzekaliśmy na liczby, jeśli chodzi o Zielińskiego, już u Fornalika i Nawałki. One były następujące. Piotr u Fornalika i Nawałki, 36 meczów reprezentacji, 5 goli, 8 asyst. No powiedzmy sobie szczerze, na skalę jego talentu, umiejętności, prawa, lewa noga, dryblingu, prawda, czytania gry, no to są takie sobie liczby. Natomiast zobaczcie, co się stało u Brzęczka. To już jest absolutna katastrofa. To jest 20 meczów, z tego 19 w pierwszym składzie, tylko w Reggio Emilia wyszedł jako zmiennik z Włochami. 1 gol i 2 asysty. Troszeczkę jest tak, że ta opinia o Zielińskim w kontekście kadry, ona jest też kształtowana przez część dziennikarzy, prawda, ekspertów. My możemy mieć trochę inne zdanie, natomiast też nie abstrahujemy od zdania kibiców czy innych ekspertów. Ona się bierze też z liczb tego Piotra, które moim zdaniem jego samego nie zadowalają, prawda? Bo jak spojrzymy na ten bilans u Brzęczka, 20 meczów, 1 gol, 2 asysty, no to coś było nie tak z samym Zielińskim i z tą kadrą, prawda? Tu jest jego bilans całościowy, jeśli chodzi o wszystkie mecze w reprezentacji. Co wy na te liczby? Prawda liczb? Halo, halo. Prawda liczb, no oczywiście, że liczby bardzo słabe są, jak na tyle meczów Ziela, ale no jedynie czego mi bardzo brakuje, to w reprezentacji przede wszystkim, to strzałów z dystansu. Ale to jest spowodowane tym, że ja mówię, Piotrek często gdzieś był rzucany, szczególnie bardzo często u Jurka też grał, gdzieś na bokach, gdzieś wyrzucany, gdzieś miał schodzić do środka, no i później gdzieś ginął na ten Zielu.
a widzimy, że w lidze włoskiej naprawdę, no jak ma taką bombę, uderzenie ma i z lewej, i z prawej nogi i tego najbardziej mi brakuje w rotacji i tego nie wykorzystujemy, ale to jest powodem tym, że za wysoko gra, to jest moje zdanie, za wysoko gra i on wchodzi po prostu w tą ciasnotę tam i tam tylko geniusz jego z tej pierwszej piłki może zagrać gdzieś, sklepnąć, utrzymać się, zrobić ten swój balans ciała i zagrać do boku, bo następny od razu po prostu dochodzi zawodnik do niego i to jest jedyna rzecz, jaką może zrobić grając tak wysoko, że rozegrać gdzieś tą piłkę i wtedy on nie ma czasu na to zgranie. A jeżeli będzie wchodził z tej drugiej linii, gdzie ja zawsze powtarzam, że to jest łatwiejsze, bo się gubi się przeciwnika, szybciej wielu wygra ten pojedynek, tego pierwszego może i on wtedy minąć, i on wtedy naprawdę może uderzyć z dalszej odległości, a dla niego uderzenie nawet z 30 metrów nie stanowi żadnego problemu. Zanim przejdziesz do tego, już zniknął komentarz, więc może ja go przywołam, że Iniesta rozegrał 130 spotkań dla Hiszpanii i strzelił w nich 13 bramek, więc nie zawsze liczby są tym, co czyni wielkość pomocnika, tak? Czasami wielkość pomocnika mierzy się, nie wiem, kreacją gry, czasami tym przedostatnim podaniem, tak, czy tym rozpoczęciem akcji, po której sytuacja kończy się bramką. To jest jedna rzecz. Nie sprawdzałem tych statystyk Iniesty, ale ufam, że Stefan, który wrzucił ten komentarz, je sprawdził, więc możemy mu zaufać jeszcze. Zakładam, że ma też oczywiście asyst, jeśli chodzi o Iniestę. Ja może to sprawdzę w międzyczasie. Natomiast ja mam jeszcze dwie uwagi co do Zielińskiego. Tak. Po pierwsze, zgodnie z tym, co wszyscy mówimy i co wspominałem, im częściej Zieliński ma piłkę, tym większa jest korzyść dla polskiej reprezentacji. Największą chyba bolączką polskiej reprezentacji, przynajmniej moim zdaniem, jeżeli idzie o fazy gry, jest przepchnięcie piłki przez tę środkową tercję boiska, czyli właśnie ten ruch między stoperami lub defensywnym pomocnikiem, a tymi zawodnikami bliżej napastnika, czyli ofensywnym pomocnikiem, ewentualnie zawodnikami linii napadu. W momencie, kiedy ma to się wydarzyć, zwłaszcza przez środek, więc to, że Zieliński nie był pod grą, no mówię, często też wynikało z tego, że po prostu ta piłka nie zdążyła do niego dotrzeć, bo gdzieś tam jeszcze tkwiła we wcześniejszej fazie boiska bliżej naszej bramki. Jeżeli mówimy o prawdzie liczb, ja pozwoliłem sobie w międzyczasie zerknąć na statystyki z ostatnich 3 lat i warto tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. Otóż jeżeli idzie o asysty Zielińskiego z tych 22 spotkań, które dla naszej reprezentacji we wszystkich rozgrywkach rozegrał w ostatnich 3 latach, to jest to tam 0,09 czy tam 0,1 asysty na mecz. Ja zaraz sprawdzę, ile to jest w wartościach całkowitych. Łącznie są to zaledwie 2 asysty. Natomiast jeżeli idzie o asysty spodziewane, jest to 4,3 asysty spodziewanej, tak? Więc powinno być tego wyraźnie więcej. Było też kilka sytuacji, których koledzy Zielińskiego nie wykorzystali potem, jak on je stworzył. Podobnie rzecz wygląda, jeżeli idzie o bramki. Tutaj mocno kulała u Zielińskiego skuteczność wykończenia, bo była ona zaledwie na poziomie 10% sytuacji, to nie jest to powód do dumy. Tak, Zieliński strzelił 1 bramkę w ciągu ostatnich 3 lat dla reprezentacji, powinien strzelić mniej więcej 3,5, jeżeli patrzymy na jakość sytuacji, jakie miał, więc trochę pewnie zabrakło szczęścia, trochę być może sytuacja tej narodowej dysputy wokół Zielińskiego mu nie pomagała, jak i ogólna atmosfera wokół kadry. Mam nadzieję, że tak czy owak to w tej chwili się trochę zmieni od znalezienia przez selekcjonera Sousę pomysłu na Zielińskiego, ale go wykorzystać. Ale Zielińskiego nie sklonujemy, czyli nie będzie go jakby na pozycji 6 i 10, to albo 10, albo 6. Dobra, powiecie, może grać 8, ale w ogóle Mirek, jaka pozycja? Słuchajcie, znalazłem te liczby Andresa Iniesty i one są jednak bardzo znaczące, bo zobaczcie, to jest co prawda 13 goli, ale to jest 29 bezpośrednich asyst, czyli przy 131 spotkaniach w reprezentacji Hiszpanii on ma udział w 42 golach. Liczę bramka, asysta, pewnie jakbyśmy popatrzyli na asystę drugiego stopnia, to tych bramek byłoby powyżej 50. No, właśnie.
Tak. Czyli to już jednak zmienia oblicze. Może on nie strzelał aż tak dużo bramek, ale jednak asyst ma bardzo dużo. Przywołaj jeszcze raz te liczby Zielińskiego, proszę. To w międzyczasie, jak wy będziecie mówić, to ja przeliczę, jak to się ma, jeżeli idzie o bramkę wypracowaną na mecz. Tutaj jest, okej, 57 i 17. Dobra, to wy teraz mówcie, a ja sobie to liczę. Jaka pozycja? Dycha, ósemka czy szóstka? Dla mnie zależy od meczu. Zależy od meczu. No teraz jak będziemy grali z Andorą, to typowo Ziela bym wysłał do tyłu, po piłkę ma wychodzić. Jak Frankie de Jong teraz widzimy, jak gra w Barcelonie. No, wstawił Koeman chłopa na stopera, jest mistrzem świata w wyprowadzaniu piłki. No profesor, wiadomo, że to jest szkoda dla w obronie gdzieś tam, bo de Jong nie tak broni, aż bo nigdy nie grał na stoperze. Ale w tej chwili potrafi wyprowadzać tą piłkę i Barcelona jeszcze większą przewagę robi niż zawsze ma. A u Ziela teraz przed meczem z Andorą bym go wystawił takiego pierwszego po prostu do odbioru i od obrońców piłki, bo wiemy, że Andora przypuszczamy, że będzie się broniła, tak? Jak postawi autobus z tyłu, tak będziemy musieli rozbijać ten mur tam z tyłu. I w Zielu właśnie do takich rzeczy. Jeżeli będziemy grali z kimś lepszym, wtedy właśnie można w Zielu w tej ciasnocie potrafi naprawdę sklepnąć na raz piłkę, potrafi się obrócić z piłką i wtedy może grać wyżej, z lepszym zespołem, z dużo lepszym. Z takimi Węgrami, Węgrami czy Andora, no takimi, nie wiem, Czechami, Słowakami, uważam, że Zielu powinien grać takiego typową taką szóstkę. Przeliczyłem w międzyczasie i zobaczcie, jak złudna jest skala. Iniesta 131 spotkań w reprezentacji, 13 goli i 29 asyst, czyli udział w 42 golach. Zieliński w 57 meczach, udział w 17 golach. I teraz patrzcie, ile to daje per mecz. Iniesta ma per spotkanie w reprezentacji udział w 0,32 bramki, tak? Czyli można zakładać, że miał udział w bramce co 3 spotkania mniej więcej. U Zielińskiego ten współczynnik wynosi 0,3, czyli to jest właściwie taki sam współczynnik. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo nikła różnica, to jest 0,33 versus 0,30, tak, więc to są jakieś ułamkowe sprawy, jeżeli idzie o różnicę. Oczywiście przy, nie wiem, 130 meczach nagle to się trochę rozdmuchuje i można powiedzieć, wow, 42 bramki. Tylko wiemy, że Iniesta grał w Barcelonie. Najlepszy znaczy, czas. No tak, i reprezentacja. Przeniosł piłkę po 100 razy w każdym meczu. Rzeczywiście troszeczkę na mnie podziałały te liczby jakby bezwzględne, prawda? 42 gole. Ale jeśli Ziela policzymy udział w 17 golach, aczkolwiek powiem wam tak, ja się sam zastanawiam, czy jednak jego pozycja to nie jest klasyczna taka. Tak go wystawia ostatnio Gennaro Gattuso. To jest pozycja z rzeczywiście dziesiątki. Mam tu dziś schemat z La Gazzetta dello Sport funkcjonowania Zielińskiego w ostatnich tygodniach. On mu zmienił pozycję, jest to pozycja absolutnie dziesiątki za Osimhenem w towarzystwie też Insigne, jakby i ta jego prezencja w grze, te jego liczby, jeśli chodzi o bramki, asysty, jakby zaangażowanie bezpośrednio w okolicach pola karnego jest dużo większe niż było wcześniej. Zobaczcie, to jest ten materiał z La Gazzetta dello Sport i rzeczywiście rysunek taktyczny pokazujący, że to jest dziesiątka. On czasami, jak pisze La Gazzetta dello Sport, on jest wręcz czyni, że Napoli ma jakby piłkarza więcej przez tą jego jakby zaangażowanie i umiejętności. On jest takim piłkarzem z prezencją. Ja takiego piłkarza z prezencją, Mirek, nie że ci kadzę, ale coś jak ty w najlepszym czasie, grasz na dziesiątce i jakby masz prezencję, że dużo piłek do ciebie, to ty dyrygujesz tempo gry, to ty rozdzielasz, to ty grasz prostopadłe piłki, no to takiego Ziela ja bym go widział jednak na dziesiątce, niech inni... Ale ja dlatego ci, Romek, mówię, z tymi lepszymi zespołami, bo Zielu potrafi grać tam... Z Andorą rozumiem o co ci chodzi. Z Andorą Pirlo rozgrywam od tyłu, bo w ogóle nie mam aż takiej potrzeby bronienia się przed Andorą. Romek, ale dlaczego, jak myślisz, dlaczego lewy ostatnio wychodzi, chociażby we wczorajszym meczu, dlaczego tak wychodził
aż głęboko się cofał po piłki. No widziałeś, jak Węgrzy byli ustawieni. No praktycznie oprócz bramkarza to 10 zawodników, no 9, bo jeden z przodu tam cały czas po odbiorze od razu piłki, była główna zasada zagrać długim podaniem. No i długą piłkę zagrali, długie podanie i od razu grali z kontry. I to była ich taktyka. A tak to 9 zawodników się cofało. No to lewy wychodził w te wolne strefy, nieraz musiał wyjść nawet na połowę, gdzie dostawał ciosy. No i jeszcze tam Zielu gdzieś tam się wkręcał. Tam naprawdę nie było miejsca wczoraj. Dopiero jak się cofnął gdzieś tam, wiadomo, że z minuty na minutę ci Węgrzy też musieli, bo cały czas biegali za tą piłką, chociaż w pierwszej połowie bardzo wolno graliśmy. W drugiej połowie zaczęliśmy już naprawdę szybciej grać, zanim nawet te 3 zmiany dokonał trener, ale to już szybciej graliśmy, już mocniejsze piłki graliśmy, już ci Węgrzy musieli więcej biegać i przez to więcej się też męczyli, czego efektem, ja uważam, była ta pierwsza bramka, gdzie nie zdążyli po prostu się przesunąć i pozwolili naszemu zawodnikowi dośrodkować, bo nie ukrywajmy, że to był wtedy pierwszy strzał. Dlatego zobaczcie, mówimy o tej średniej pozycji zawodników reprezentacji Polski. To, co Marcin Matuszewski nam tutaj klarował. Zobaczcie, 9, to jest Robert Lewandowski. Jak na mój gust, ja rozumiem, że on jest piłkarzem, tutaj wielokrotnie pokazywałem jego poruszanie się w różnych sektorach boiska, jeśli chodzi o Bayern Monachium, ale jak na mój gust, to nie o to chodziło Paulo Souzie, jakby lewy miał być tym piłkarzem, na którym pracuje cała drużyna, że ten środek ciężkości tej drużyny wędruje wyżej i lewy tym samym jest bardziej, ma prezencję w 16 albo w okolicach 16, a on gra niżej niż Milik, praktycznie na tej samej pozycji co średniej, co Zieliński. Wyżej od niego, jeśli chodzi o skrzydła, grają obaj ci nasi wahadłowi piłkarze. Na tym samym poziomie, ale tak, zbliżone. To zdecydowanie, no mówię, coś tam nie fungowało. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tej rozmowy o pozycji na placu, bo tutaj może być mylące dla odbiorcy to, że my się poruszamy w zakresie tych określeń 6, 8, 10, one mają właściwie 2 znaczenia, bo czy Pirlo był 6, tutaj ciężko to jednoznacznie zdefiniować, tak? On był z pozycji tak. Do tego zmierzam, że to ma 2 znaczenia. Jedno znaczenie to jest ta pozycja na boisku, tak? Czyli że ktoś jest trochę bliżej linii obrony niż reszta pomocy, ale drugie znaczenie to jest jego rola na boisku. I tutaj to, że ktoś jest ustawiony troszeczkę głębiej niż pozostałych 2 środkowych pomocników w ustawieniu, wcale nie znaczy, że on ma mieć stricte defensywne zadania. Co więcej, może to znaczyć, że ma niewiele defensywnych zadań, a cofa się tylko i wyłącznie po to, żeby brać tę piłkę od obrony. Tutaj przejdę płynnie do tego, co mówiliście o Napoli, co Romek mówił o Napoli, że tam Zieliński gra jako typowa 10, bardzo blisko pola karnego, blisko napastnika, wszystko spoko, tylko Napoli w przeciwieństwie do reprezentacji Polski raczej nie ma problemu z wyprowadzeniem piłki od linii obrony i przetransportowaniem jej bliżej bramki rywala, nie ma problemów, jeżeli idzie o jakieś, nie wiem, kwestie odwagi, zaawansowania technicznego, zwał jak zwał, no tutaj tych problemów, potencjalnych problemów albo istniejących można wymienić kilka, z którymi problemami borykamy się my jako reprezentacja, więc nie można 1:1 wykonywać kalki tego, co się dzieje w Neapolu na to, co się dzieje w naszej reprezentacji, bo mówię, no tutaj wszystko zależy od tego, jaki jest styl drużyny i jacy są wykonawcy. Tak jak wykonawców możemy mieć często i w wielu rejonach ciekawych, nawet ciekawszych niż w Napoli, oczywiście, no widzę choćby Robert Lewandowski, tak? Natomiast w tych tyłach jednak nie mamy wirtuozów rozegrania. Tak jak wspominałem we wcześniejszym, nie dzisiejszym, tylko poprzednim felietonie na Prawdzie Futbolu, sytuacja z naszą obroną jest dość złożona, jeżeli chodzi o ich grę w zespołach, o dyspozycję, o to, w jaki sposób grają i tak dalej. Więc te całe moje dywagacje i pomysły a propos delikatnego cofania Zielińskiego absolutnie nie wiążą się z tym, że chciałbym, żeby ktoś z niego robił defensywnego pomocnika typu topór, który skupia się na obronie. W żadnym wypadku, wprost przeciwnie, po prostu chodzi mi o to, żeby ktoś od tych obrońców tę piłkę brał i twórczo oraz skutecznie przesuwał ją do przodu częściej niż okazjonalnie, bo w tej chwili w naszej reprezentacji niestety te przesunięcia piłki przez środek do przodu są mocno okazjonalne. Miluś, ostatnie twoje słowo co do Zielińskiego. Możesz już mówić o Miliku, bo Milik wzbudza też ogromne emocje. Dzisiaj Marcin Matuszewski wrzucił na swoim koncie na Twitterze
bardzo szybko tą prawdę indeksu Instata, prawda, którą ty też relatywizujesz bardzo często, ale gdzieś przywołujemy, to są statystyki, algorytmy, które przeliczają działania piłkarzy, które składają się później na takie, a nie inne notowania, można z tym dyskutować, podważać, ale czasami się też zgadzać i zastanawiać, z czego to wynika. Absolutnie bohaterem według indeksu Instata jest Jóźwiak, udział w 3 bramkach, niesamowity, 352 punkty, Bereszyński 312, Krychowiak zastanawiająco wysoki, 296, na 4. miejscu jest rzeczony Zieliński, 293. Tutaj nie ma tylko jednego nazwiska, bo on grał bardzo krótko i miał bardzo mało działań w meczu. Grosicki, jest nawet Reca, ale też to bardzo mało działań w meczu, więc być może zaniżony ten Instat Index. Natomiast Milik przebywał na murawie 80 ponad minut. No i ma no fatalny... Rybus, nie Reca, tak, tam, że mało działań w meczu, bo krótka gra. Tak, Rybus. Reca, poprawiecie, żeby była jasność. Tak, Rybus 240. Natomiast zobaczcie, najgorszy indeks Instata ma Milik 234. Ja też miałem wrażenie, że coś jest nie tak z Milikiem. Miałem wrażenie, że bardzo chce, przeplata takie sobie zagrania z kompletnie nieudanymi zagraniami. Jak wy w ogóle odbieracie Milika w tym spotkaniu? Jeżeli mogę na wstępie tylko coś powiedzieć a propos Milika i a propos tego indeksu Instat, należy tutaj brać poprawkę na fakt, że pozycja Milika przez Instat została określona trochę na podstawie, nie wiem, rysunku taktycznego, który dostali, jako ofensywny pomocnik czy cofnięty napastnik, tak? A nie jako ta wysunięta dziewiątka, gdzie po tym rysie średniej pozycji widzieliśmy, że grał faktycznie. Więc również to mogło wpłynąć bardzo mocno na wysokość tego indeksu i dlatego nie przywiązywałbym się do tego aż tak mocno, bo jeżeli jego pozycja została przez Instat określona jako środkowy pomocnik, ofensywny nawet, to dużo mocniej ważone są podania i ich cel niż na przykład i liczba, niż na przykład działania, które nie wiem, stricte pasują pod profil gry napastnika. To tylko tak woli dygresji i uwagi, żeby nie było, że bezkrytycznie na ten Instat Index patrzymy. Tak, ale... Już dobrze grał czy źle? Znaczy grał bardzo słabo, no jak cały zespół. I do tego chciałem powiedzieć, że napastnicy żyją podań. No, tak jak Marcin powiedział, no Milika gdzieś tam na grafice ustawiono pod napastnikiem, a grał typową dziewiątkę, tak, napastnika i czekał na te podania, ale czekał, się nie doczekał i usiadł na ławie. Także niestety nie dziwię się, że tam ma 234 te punkciki, bo więcej nie mógł dostać, bo po prostu widzieliśmy, jak już wcześniej powiedziałem, jak Robert Lewandowski się cofał po piłki, bo też nie dostawał tych piłek, też próbował coś innego, próbował się cofać, rozgrywać. No my pierwszy strzał oddaliśmy w 60 minucie. To naprawdę to pokazuje to, że nie wiem, kto by tam stał z przodu, to też by miał takie po prostu wyniki niestety i bo wyjście i zgranie piłki tylko jako napastnik gdzieś nawet do środka, bo nie oszukujmy się, Robert Lewandowski też nie grał wielkiego meczu. No zrobił swoje po prostu, ta magia jego zadziałała, bo miał jedną sytuację tak naprawdę i strzelił gola. I to fenomenalnego gola, bo uważam, że no to, co zrobił przy tej trzeciej bramce, to ukłony wielkie. Ale co do Milika, no to no mówię, zdarzył się mu kolejny taki mecz, bo za Jurka Brzęczka też mieliśmy dużo takich meczów niestety, gdzie nie istnieliśmy kompletnie. A zdarzył się nieraz niestety taki też mecz, że w ogóle strzału nie oddawaliśmy. Także ja uważam, że z wczorajszego meczu no niestety zero. Jeżeli chodzi o Arka Milika, tak? Bo on, nie można mu więcej dać, bo do zejścia po prostu cały zespół nie istniał. Niestety nie mam statystyki otwierających podań poszczególnych zawodników, bo coś na Instacie nie zadziałało w tej kwestii. Natomiast mam statystykę podań ogółem i teraz takie drobne porównanie. Arkadiusz Milik wykonał 24 podania w meczu, Robert Lewandowski 27, więc to nie jest duża różnica w liczbie podań, mimo że to Lewandowski zdecydowanie częściej schodził do rozegrania. Tymczasem skuteczność w podaniach Lewandowskiego to było 81%, w wypadku Milika 63%.
moment i nie wynikało to z tego, że próbował jakichś genialnych zagrań, które miałyby niski procent powodzenia, ale wysoką stopę zwrotu, tak? Czyli jak dojdzie, no to będzie bramka, tylko raczej wynikało to po prostu z licznych błędów. Dla porównania, w ciągu pół godziny gry Kamil Jóźwiak wykonał 22 podania, czyli prawie tyle samo, ale celnych było 20 z nich, czyli 91% celności. Krzysztof Piątek przez pół godziny gry wykonał 12 podań, w tym 11 celnych, czyli 92% celności. No, jeżeli miałby wskazać niepasujące elementy na tym obrazku, to są właściwie trzy, przy czym no, Rybusa trudno winić, bo on wszedł na chwilę i te liczby są zakrzywione, więc do tego się nie będę odnosił, ale Milik 63% celności podań i Arkadiusz Reca 69% celności podań. Wszyscy pozostali nasi reprezentanci, nie licząc Rybusa, który mówię, no, wykonał trzy podania, dwa były celne, więc ma 67%, no ale to jest za mała próba, żeby coś o tym mówić. Wszyscy nasi pozostali reprezentanci mieli celność podań powyżej 80%, a raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu miało celność powyżej 90%, więc na tym tle 63% celności podań, no to jest obrzydliwa wręcz niechlujność. Katastrofa. Paradoks tego, Marcinie, oddaj głos Mirkowi, tylko jeden wtręt. Paradoks tego, ja uważam, że Reca grał katastrofę, dałem mu najniższą notę ze wszystkich, dawałem w skali 1-10 i trójki, ale Reca dostał dwójkę. Natomiast paradoks tego jest taki, że tenże Reca jednak jakiś udział ma w dwóch bramkach, prawda? Być może inny piłkarz, który byłby na jego miejscu, też by miał udział, bo to nie były jakieś wymyślne zagrania. Ten rajd po lewej stronie nie był rzeczą prostą do przeprowadzenia, wymagał fizyczności, napięcia i tak dalej, no. Ale Reca jest mega niechlujnym piłkarzem i na poziomie reprezentacji to jest bardzo niebezpieczne. Dwa. No tak jak mówię, no, na tym obrazku nie pasowały dwa elementy. Jeden to Milik, drugi to Reca. Jeszcze jedna rzecz co do Recy. On kompletnie nie rozumie, co to znaczy gra w defensywie. On po prostu jest tak zagubiony, jak trzeba biec w jedną stronę, to on biegnie w drugą. Naprawdę mam wrażenie, że on jest po prostu niedoszkolony taktycznie. Ja wiem, że on jest we Włoszech, ja wszystko rozumiem, że to jest jego trzeci klub we Włoszech, ale ten chłopak nie do końca rozumie futbol, jeśli chodzi o jakby poruszanie się, wyczucie jakby partnerów, przestrzeni, i to nie jest pierwszy mecz, w którym on tego nie czuje. Jak ja go oglądałem w meczu z Włochami w Reggio Emilia, to po prostu jakbym był trenerem, to bym przy linii bym go dorwał. Wczoraj się zdarzyło parę razy, tam nawet raz machnął ręką, już nie pamiętam, ktoś mu zgrywał, bo on się zabiegł do przodu, dostał z tyłu piłkę, dwa razy też miał do zagrania, raz siekierą, jak ja to nazywam, czyli jego prawą nogą, też zagrał niechlujnie, po prostu gdzieś z kozłem w ogóle. Ja to w ogóle z tego, co pamiętam, Krychowiak go strasznie zrugał przy jakiejś sytuacji. To była chyba ta sytuacja, o której mówisz, że tam było grube machanie rękami i parę gorzkich słów tam widać było z ruchu. Mnie bardzo denerwuje, jak piłkarze, nie tylko polscy, ale piłkarze ogólnie też w naszej ekstraklasie często stoi ktoś koło 8 metrów, 10 metrów i jak ktoś przyjmuje piłkę, to po prostu dostaje ją w powietrzu, nie? Bo jeszcze musi być taki poślizg, kozioł. Te piłki nie są wypieszczone po prostu, tak jak te mocne pasy. Marcin, przytoczyłeś 80% celnych podań w większości piłkarzy, no ale te 80% było do 40 metra, 45 metra na połowie Węgrów w wczorajszym meczu, a jak już przechodziliśmy do pewnie jakbyście sprawdzili statystyki od do 35, 40 metra od bramki Węgrów, to pewnie mieliśmy gdzieś z 10% albo 15% celnych podań, bo więcej nie było, bo Węgrzy po prostu tak blisko nas grali. Dlatego ja uważam, dlatego tę celność, dlatego Milik bardzo słabo wypadł w tym meczu. Staraliśmy się grać piłką. Staraliśmy to, co Sousa powiedział, utrzymywaliśmy się przy tej piłce, męczyliśmy to, co w większości trenerów lubi grać, lubi się utrzymywać przy piłce, męczyć przeciwnika i w końcowych fazach meczu gdzieś docisnąć tego przeciwnika, wtedy już jest zmęczony. I też wczorajszy mecz tak wyglądał, że już było widać po tych Węgrach, że już wychodzili na drugą połowę, po 10 minutach już coraz głębiej się cofali naprawdę, już nawet wchodzili w tą szesnastkę, dlatego zaczęły się tworzyć dla nas sytuacje. A to, że trener jest magikiem i wpuścił trzech chłopów, zresztą Romek jest świadkiem, bo wczoraj rozmawialiśmy w przerwie meczu i powiedziałem Romkowi,
kto wejdzie, tak Roman, czy nie? To tak prawda. Bo to trzy prawda. Zmiany powiedziałem pierwsze, trzy zmiany i te trzy zmiany. Jóźwiak piątek i rzeczywiście jest 50, chyba 8 minuta i cała trójka jest rzucona na plac, bo rozumiem, że dla ciebie to były zmiany same nasuwające się przez siebie, przez i umiejętności tych piłkarzy i konieczność w tym momencie. Tak, tylko myślałem, że zejdzie Reca wcześniej, widocznie trener, oczywiście trener się lepiej zna, bo Recę zostawił i Reca też przy bramkach miał udział. Ale mówię, no to gdzieś akurat w wczorajszym meczu do tej 60 minuty spodziewałem się w przerwie już zmian, do 60 minuty to tam ze 3/4 zawodników nadawało się do zmiany i tak to wyglądało. No, trener podjął taką decyzję, bardzo dobrą podjął, bo naprawdę te świeże siły i było, wstąpiły w chłopaków jeszcze tych, co byli od samego początku i pomogło to i ci Węgrzy naprawdę z minuty na minutę coraz słabsi byli. No, a to, że my popełnialiśmy w tym meczu naprawdę karygodne błędy, indywidualne błędy, bo przy trzeciej bramce to też jest taki no wielbłąd po prostu. Tam potrójny, trzy osoby popełniły błąd. No trzy osoby, tak jest Marcin, ale też Kamil musi szybciej dojść, Glik do tej piłki, bo najpierw machnął ręką gdzieś tam, dopiero później starał się dochodzić, ale to już była wrzutka z tego, no i to są takie niby drobnostki. Jak odpuścił krycie. Tak jest, no ale Marcin, no to są niby drobnostki, ale właśnie na tym piłka polega, no jeżeli ktoś... Oczywiście. Jest już w świetle bramki, czy z boku bramki, tak, w tej sytuacji przy trzeciej, no to jest pełny, jak to się mówi, pełny gaz na piłkę, nisko na nogach, hamujesz, blokujesz, żeby, no tego są właśnie piłkarze, boczni, obrońcy, środkowi, żeby jak najwięcej tych blokujących piłek nie było, tych wrzutek, strzałów. No niestety w wczorajszym meczu nam tego zabrakło, bo sama gra, no mówię, graliśmy wolno, Węgrzy się nastawili na kontrę tylko i wyłącznie. Bardzo wolno graliśmy i stąd się to brało. Ja jestem przekonany, że w meczu, nie wiem jak będzie z Andorą wyglądał, bo przypuszczam, że dopóki bramki nie strzelimy jednej, drugiej, to będziemy niestety, gdzieś będzie nerwówka i będziemy się męczyć, ale w meczu z Anglią to będzie zupełnie inny mecz niż z Węgrami i o wiele lepszy w naszym wykonaniu. Dwie kwestie, bo tak, po pierwsze... Sprawdziłem te podania strefami w międzyczasie, gdyż miałem taką możliwość. Jesteś magikiem, jesteś po prostu. Wyglądało to zaskakująco dobrze na tle innych spotkań z rywalami, może trochę mocniejszymi niż Węgrzy, ale nie gigantycznie mocniejszymi. W pierwszej tercji boiska, licząc od naszej bramki, wykonaliśmy 132 podania, w sensie to jest punkt rozpoczynania podania, tak? W środkowej tercji wykonaliśmy 385 podań, a pod bramką przeciwnika wykonaliśmy 115 podań. Jeżeli porównamy to na przykład z meczem przeciwko Austrii, no bo trudno to porównywać z meczem przeciwko Włochom czy przeciwko Holendrom, którzy są przeciwnikiem dużo, dużo mocniejszym. Ale to jest samo podanie, nie dokładne podanie. Tylko samo podanie, same. Dobrze, mogę sprawdzić same dokładne podania. No, bo to też wiesz. Ja uwielbiam, ja lubię statystyki czytać, ale już jak się wyjdzie na mecz, to zawsze mi to mówili trenerzy moi, że statystyki statystykami, a jak zagrasz po prostu koczkodana, czyli nie dasz takiej płynącej piłki, to wtedy już cała akcja straciła na panewce. No i taka jest prawda. Również tutaj was zaskoczę. Wprawdzie zagęszczenie tych podań w środkowej strefie jest najmocniejsze do linii środkowej i tuż za nią, a później się robi czarna dziura, że tak powiem, w stronę przeciwnika. Ale jeżeli idzie o podania względem celnych podań, to tak, podanie ogółem w strefie środkowej mieliśmy 385, w środkowej tercji boiska wykonaliśmy 385 podań ogółem, a z tego 341 to są podania celne, które zaczynały się w tej strefie boiska. Więc znów, oczywiście czasami to pewnie były podania wracające do tej pierwszej tercji, cofnięcie do obrońców, czasami były to krótkie podania gdzieś do połowy, tak, a nie za połową idące do przodu, jednakże ten środek ciężkości dość skutecznie przesunęliśmy odrobinę wyżej niż zazwyczaj. I tutaj chciałem nawiązać do drugiej kwestii, że Węgrzy są na 40. miejscu w rankingu FIFA. Jest to o tyle niewygodne do porównywania, że
nie graliśmy w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach właściwie, nie graliśmy poza Czechami z żadnym zespołem, którzy zresztą też wtedy byli notowani w innym miejscu najprawdopodobniej, właściwie na pewno, nie graliśmy właściwie z żadnym zespołem, który w okolicach tego 40 miejsca rankingu FIFA by się znajdował. A to czyni bardzo trudnym porównywanie spotkań, no bo nie wiem, porównujemy to powiedzmy z meczem z Holandią, no nie, bo Holandia to zupełnie inna piłkarska półka. Z Włochami też nie, więc już odpadają nam 4 mecze. Nie porównamy tego z meczem z Bośnią, czy z Łotwą, czy z Izraelem, które są gdzieś tam, nie wiem, w 200 albo w 250, tak, bliżej 100 miejsca. Austria to miejsce w okolicach 20, czyli właściwie ten poziom, co nasza reprezentacja, jeśli dobrze pamiętam. I mówię, właściwie nie ma takiego jednoznacznego punktu odniesienia, który pozwoliłby porównać, okej, mieliśmy rywala z tej samej półki, rywala właściwie dokładnie tej samej klasy i teraz popatrzmy, w których rejonach boiska rozgrywaliśmy, jakie mieliśmy podania, jakie mieliśmy posiadanie, ile okazji stworzyliśmy. No inaczej, słuchajcie, bo mamy 10 minut, umówiliśmy się na live do 22:00, obiecałem, więc mamy 10 minut do zagrania. Chciałbym, żebyś się bardzo intensywnie. Ty w swoim tekście tutaj, który też jest z grafikami, także zachęcam do analizy na Prawdzie Futbolu. Zaraz, zagubiłem się w tych moich poczynaniach. Są grafiki. Nie widać, ale uwierzcie na słowo. Tam będzie widać, natomiast stawiasz tutaj, bo Zieliński jest ostatnim akapitem tego tekstu, natomiast najbardziej takim znaczącym dla mnie do tego, żeby ta drużyna zafunkcjonowała w fazie ofensywnej, żeby Zielu miał liczby, żeby Lewy wreszcie miał właściwe liczby, takie jak za Nawałki, a nie jak za Brzęczka. Natomiast w tym tekście ja sobie tak zaznaczyłem, kto zawiódł, masz taki akapit, kto i jak bardzo zawiódł i czy aby na pewno, bo podważasz niektóre rzeczy, niektóre opinie. Kibic, czy na przykład starasz się bronić reprezentacji, bardzo często po meczu no, rozdziela te ciosy na lewo i prawo, a czasami zawodnik taki jak Helik może być trochę ofiarą okoliczności, w której się znalazł, powiedzmy, tak? Czy nie wiem, zawodnik grający genialny mecz pod względem liczb, tak jak Bereszyński, którego w tym artykule rozkładam na czynniki pierwsze i naprawdę on, pomijając udział w jednej z bramek, taki konkretny, no, zagrał bardzo robiący wrażenie mecz pod względem aktywności, liczby akcji, skuteczności działań w obronie i tak dalej. No i co, i gdzieś tam powiedzmy jedna sytuacja bardzo mocno rzutuje na jego ocenę i czasami zbiera razy nie do końca zasłużenie albo większe niż te, na które zasługiwał. No to słuchajcie, Bereszyński, to co tu pokazujesz w tych liczbach, to jest coś niesamowitego, 115 działań meczowych przy bardzo dobrej sytuacji. Najlepsze w zespole, 77 podań, ale też powiedzmy sobie szczerze. Najwięcej w zespole dodajmy podań też, więc na wielu klubach on był numer 1. Bramki na 0-2 ewidentnie. Dwa, w moim przekonaniu, wiesz co, to jest troszeczkę coś, co zarzucałem Brzęczkowi. Wystawianie piłkarzy nie na swoich pozycjach. Dla mnie Bereszyński nie jest piłkarzem trójki środkowych obrońców. Albo jest bocznym obrońcą w czwórce, może nawet lewym, co wiesz, zawsze jest troszeczkę kosztem jego normalnych walorów i normalnej pozycji, którą ma, ale okej. Okay. Natomiast to jest piłkarz, jeśli już w systemie z trójką, wahadłowy. Nie wiem, czy on by nie był pełniejszy w swoim ja na boisku, grając po prostu na wahadle, zamiast Szymańskiego. Na pewno byłby mniej zagubiony niż Szymański, który wyglądał jakby nie wiedział ani co zrobić z przodu, ani co zrobić z tyłu. I nie wynika to z jego braku umiejętności, wynika to po prostu z faktu, że trener Sosa zachował się trochę jak nauczyciel, który ma pierwsze zajęcia w roku szkolnym w klasie i mówi, wyjmujemy karteczki i robi im bardzo trudny test, tak? No i to pozwoli mu zobaczyć, kto w tej klasie wyrasta ponad przeciętność i nawet w takiej sytuacji utrzymał pewien poziom, a kto rozkłada ręce i nie wie, co zrobić. I to nie znaczy, że jest to, nie wiem, głupi uczeń, tak? Ale znaczy to, że nad tym uczniem trzeba będzie być może trochę popracować, zadać mu dodatkową pracę domową. Patrząc na to, jak złożoną taktykę hybrydową, inną w fazie ataku, inną w fazie obrony pod względem ustawienia, ze zmieniającymi się rolami na boisku i tak dalej,
Po zaledwie 3 dniach z zespołem na dobrą sprawę i wcześniej zajęciach korespondencyjnych przygotował Sousa, miałem oczy wielkości 5 złotówek przynajmniej, a może i spodków, bo naprawdę, naprawdę no było to ambitne, bardzo ambitne podejście, które przez pierwsze 60 minut nie do końca się sprawdziło, najdelikatniej rzecz ujmując. Tak więc wracając do Bereszyńskiego, zgadzam się z tobą, że rola półprawego stopera, który później w fazie ofensywnej przechodzi na półprawego stopera, ale w trójce, no to niekoniecznie jest to, do czego on musi być przyzwyczajony i w świetle tej nietypowej dla siebie pozycji naprawdę stanął mocno na wysokości zadania, nawet jeżeli gdzieś tam dał sobą zakręcić przy trzeciej bramce, tak za drugą akurat bramkę bym go nie winił, bo tam no, on został sam na dwóch przeciwników właściwie na środku naszego pola karnego po jakimś bilardzie przedziwnym w poprzednich 10 sekundach i bardzo złym ustawieniu całej linii, która była wysunięta z osi bramki. W osi bramki był jeden Bereszyński, który próbował łatać dziury za trzech. Tak, najbardziej ponosi on winę za pierwszą bramkę, gdzie znów nie wiem, jakie były ustalenia. Wcześniej Helik trzymał głębie w momencie, kiedy wyrzucaliśmy aut, Bereszyński pilnował przeciwnika. Później, kiedy straciliśmy piłkę, Helik już był w tym samym miejscu właściwie co Bereszyński. Nie wiem, czy oni przekazywali sobie krycie, czy ustalenie było takie, że Bereszyński ma być w tym momencie najgłębiej. No tak czy owak, to Helik zmienił pozycję i mimo wszystko za tę pierwszą bramkę bardziej bym winił jego. Więcej detali w artykule, łącznie z diagramami, z ujęciami z kamery, nie telewizyjnej, a z kamery zamontowanej pod dachem na stadionie, z której widać po prostu pełny obrazek taktyczny, chociaż niekoniecznie w najwyższej rozdzielczości, ale jednak widać co, jak, gdzie. No i pokazuje ona tak klatka po klatce, jak w tych sytuacjach zachowywali się nasi zawodnicy i co tam nie do końca zagrało. Mirusz, to ostatnie zdanie do ciebie należy w tym programie. My tym Bereszyńskim chcieliśmy pokazać, myślałem, że może Marcin będzie polemizował ze mną, ale zgodził się. Wydaje nam się, że jesteśmy zgodni w tym, że trochę przekombinował Paulo Sousa, jeśli chodzi o trudność taktyczną dla piłkarzy. Nawet Marcin użył słowa hybrydowa taktyka, prawda? Raz taka, raz siaka, w fazie ofensywnej inna niż defensywnej. Piłkarze nie na swoich pozycjach. Ja jestem zawsze przeciw. Oczywiście Zieliński być może grać na różnych pozycjach fajnie, ale czasami do określenia pozycji pewność piłkarza bierze się też z jego pozycji w klubie i tak dalej. Czy nie poszedł o krok za daleko w tym szaleństwie troszeczkę taktyczno-personalnym Paulo Sousa w tym pierwszym meczu eliminacji mundialnej? Chciał coś zmienić, na pewno chciał coś zmienić. Okay. I chciał to szanuję. Impuls taki w drużynie chociażby tym, że posadził Kamila Glika na ławce rezerwowych. Chciał pokazać tym, że on przyszedł, on jest tutaj trenerem, on tutaj rządzi, ale uważam, że Szymański też widzieliśmy go na prawej stronie, tak? Ja ciągle będę uważał, że jak ktoś jest lewonożny i gra po prostu, ma tą dobrą lewą nogę, to powinien grać z lewej strony. Jak ktoś ma prawą nogę bardzo dobrą, wykorzystać to, jesteśmy dużym narodem, my musimy znaleźć tych 16, 18, 20 paru piłkarzy, którzy będą grali w reprezentacji Polski i na danych swoich pozycjach. Ja zawsze będę to powtarzał. No, to jest takie uciskanie, bo ktoś tam dobrze gra w jakimś klubie, bo ma nazwę, ale już mamy takich dwóch na tej pozycji, to go wciśniemy w tą pozycję. Mnie to zawsze bolało i do dzisiaj mnie boli. Także ja tego... A mówi człowiek przestawiony z rozgrywającego na prawą obronę swego czasu, tak? Więc wie, co mówi. No tak, ja tych pozycji trochę miałem, ale już później było stabilizowane przez ostatnie... Później grał na 10. Najpierw grał prawego obrońcę. 4-5 lat był. Ale ja trzymam kciuki. Ja tylko jeszcze jedno, Romek, chciałem powiedzieć, że po tych wszystkich meczach w ogóle, co mieliśmy teraz, w tych eliminacjach, to widzimy, że nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo zespołom, a znaczy tym najlepszym. Bo i widzimy Holendrów, Hiszpanów, tam gdzie są piłkarze, którzy grają co 3 dni, od 2 miesięcy praktycznie, to jest bardzo duży problem. Czyli takie kraje jak Hiszpania, Holandia, gdzie mają jednych z najlepszych zawodników, Francuzi. No widzimy to tempo ich tam grania. Jak tak człowiek trochę popatrzył na te mecze, to było tak mizerne, że aż żal było patrzeć.
Dlatego będzie coraz więcej niespodzianek, a już jestem przekonany, że jak będą grali trzeci ten mecz z tych kadrowych, to będziemy mieli niespodzianki dalej, bo widzimy, że ci piłkarze też już są zmęczeni. Naprawdę bardzo są zmęczeni. To jest bardzo wyczerpujący dla nich rok. W ogóle dziwny ten rok jest cały, ten sezon, który się później zaczął, później się skończył, tamten poprzedni. To jest taki trochę eksperyment dla trenerów, dla piłkarzy i to naprawdę bardzo mocno widać. W 100% się zgodzę. Ja chciałem tylko sprecyzować jedną rzecz a propos tego, co powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że Paulo Sousa przekombinował. Ja powiedziałem, że postawił przed piłkarzami bardzo ambitne zadanie. Co więcej, moim zdaniem jest to słuszny ruch, bo podczas jednego z naszych wcześniejszych spotkań ja wspominałem, że taka jest przyszłość piłki nożnej, te hybrydowe taktyki, zmiany formacji z jednej w drugą w trakcie meczu, obarczanie zawodników więcej niż jedną rolą na boisku, to jest przyszłość futbolu. I jeżeli nie chcemy, żeby za 4-5 lat znowu zastanawiać się, dlaczego nasza reprezentacja jest ileś tam szczebelków niżej niż chwilę temu, to my musimy implementować te nowinki, które będą wprowadzać pozostałe reprezentacje wcześniej niż oni, albo w najgorszym wypadku w tym samym momencie. Ale żebyś się dobrze zrozumiał, Marcin, ja powiedziałem, że trochę przekombinował. Wydaje mi się, że ciut przekombinował, natomiast z drugiej strony chciałem Paulo Sousę pochwalić, bo po pierwsze, po co przyszedł Paulo Sousa? Żebyśmy mieli właśnie elastyczność taktyczną, żebyśmy mieli odwagę, żebyśmy się nie bali przechodzić z systemu na system w trakcie spotkania. Ja to rozrysowałem w trakcie rozmowy z Marcinem Lepą dzisiaj. To jest moment wejścia tej trójki na boisko i grania. Zobaczcie, Pio najbardziej wysunięty, RL9 i Milik za nim, Zieliński na dziesiątce, Jóźwiak, prawdziwy z krwi i kości skrzydłowy, Bereś też atakujący z tej linii obrony, często właśnie w roli wręcz wahadłowego czy skrzydłowego, czyli on się nie bał zagrać 3-4-3, gdy przyszło walczyć w dramatycznym momencie o wynik. Wydaje mi się, że ta taktyka za Brzęczka by była po prostu nie do pomyślenia, że Brzęczek by myślał, jak tu, no, niestety, jak tu więcej nie przegrać, niż coś zrobić, prawda? Natomiast tu było troszeczkę szaleństwa, w tym szaleństwie była metoda, do której odniósł się też Robert Lewandowski, bo sobie zanotowałem takie zdanie Roberta Lewandowskiego. Zobaczcie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby reprezentacja odrobiła dwie bramki, kolejną straciła, znowu odrobiła. To pozytywny kop, to pokazuje, że można. Czyli z tego meczu jest też trochę negatywów, ale jak dużo pozytywów. No jeszcze jak Mirek mówi, że ci Anglicy w tym trzecim meczu, co prawda oni mają takich rywali, że oni tak rotują składem, że wow. My też będziemy na pewno. Ja nie powiedziałem o Anglikach. Ale ja myślę o trzecim meczu biało-czerwonych. Widzę, że... Skoro jeszcze chwilę rozmawiamy, to zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na momencik jeszcze odnosząc się do poprzedniego selekcjonera, ja bardzo cenię tak tych trenerów, którzy ustawiają swoją reprezentację defensywnie, jak i tych, którzy idą na wymianę ciosów i grają bardziej ofensywnie, bo w piłce liczy się różne drogi. Noc za styl i nasza defensywa za Jerzego Brzęczka, my naprawdę traciliśmy 0,8 chyba bramki na mecz, czy coś takiego. Kulało to w ofensywie, ale tyły były relatywnie szczelne. Więcej niż trzy bramki my naprawdę bardzo rzadko, więcej niż dwie bramki naprawdę bardzo rzadko zdarzało nam się stracić nawet z mocniejszymi rywalami. Natomiast to, co bardzo pozytywnie zażarło, że tak powiem, u Paulo Sousy, to jest jego postawa na pomeczowej konferencji i temu warto poświęcić dwa słowa. Bo tu nie było szukania wymówek, tu nie było pudrowania, że zagraliśmy fenomenalne spotkanie, spełniliśmy wszystkie założenia taktyczne. Tutaj była kawa na ławę, przy czym nie było to zrzucanie winy na piłkarzy, że ja sam jestem bez winy, bo ja zrobiłem wszystko dobrze, jak oni źle zagrali, czy coś takiego. Tutaj było uczciwe podejście. Tak, gdybym mógł z perspektywy czasu, pewnie zrobiłbym coś trochę inaczej. Tak, paru zawodników wymienionych z nazwiska nie zagrało na miarę swoich możliwości. To nie było jakieś złośliwe jechanie po piłkarzach, natomiast było stwierdzenie faktu, który był do zauważenia gołym okiem i jest to bardzo mocna zmiana w stosunku do dyplomatycznych i nudnych, a czasem odklejonych od rzeczywistości wypowiedzi kilku poprzednich selekcjonerów, bo one się stawały wręcz przysłowiowe miejscami, tak? Bo jeszcze zanim selekcjoner zaczynał się wypowiadać, wszyscy wiedzieli, co powie i mówię tutaj zarówno o trenerze Brzęczku, jak i o
wcześniejszych selekcjonerach, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Natomiast Paulo Sousa nie bawi się w taką dyplomację, a jednocześnie pozostaje po dobrej stronie granicy dobrego smaku i w żadnym momencie ani zawodnicy, myślę, nie czują się przez niego opuszczeni czy spaleni w tych słowach, ani nie wiem, dziennikarze czy kibice nie czują się zbywani, czy że ktoś im mydli oczy. No nie, tak, ale ja pokażę Zbigniewa Bońka, który po tym meczu dwa razy zabrał głos. Najpierw musiał się sam wykropkować. Można po takim meczu być, ale przy tych błędach wyciągnąć remis to coś pozytywnego. Natomiast później postanowił jakby pokazać, o co mu chodzi. Można było wyjść z RL9 i liczyć na kontrę. Chcemy grać inaczej, ofensywnie, to takie mecze będą się zdarzać i dobrze, tylko już bez tych banalnych błędów. Czyli zupełnie inna komunikacja jest. I jak ty odbierasz w ogóle komunikację Paulo Sousy? Mnie się tylko nie podobało to, co tam wcześniej pokazywałeś, co powiedział na konferencji, że przestraszony już był Reca, bo dwa nieudane podania i Szymański, tak? I się schowali. No, jak ktoś się przestraszył po dwóch nieudanych podaniach, czy po trzech, to znaczy, że się nie nadaje do orientacji polskiej, jeżeli tak trener uważa, bo można źle zagrać 10 razy i trzeba dalej być pewnym w swoich umiejętności i próbować, żeby 11-12 raz zagrać bardzo dobrze. I on starał się to zmiękczyć troszeczkę, Mireczku, on starał się to zmiękczyć troszeczkę, bo powiedział później, to zdanie jest prawdziwe, natomiast dodał jedno kolejne zdanie, że będziemy nad tym pracować. Natomiast rzeczywiście czasami, wiesz, można pracować, a człowiek po prostu na przykład nie wytrzymuje presji związanej z meczami. Romek, moje zdanie jest to, że trzech zawodników już w najbliższym czasie nie zagra tej reprezentacji. No to są w tym, no jest Szymański, Helik na pewno i nie wiem, czy Milik do tego nie dojdzie. A Reca? Myślę, że na Rece będzie stawiał cały czas. Nie wiem, ile mamy czasu jeszcze, ale największym problemem dla mnie, powiem wam szczerze, to był albo jednym z największych problemów, bo to też dyskutujemy o tylu problemach i fajnych rzeczach i problemach, że co z Bednarkiem? Posłuchajcie, i tutaj na czacie też kibice zwracają uwagę, ale ja muszę wam powiedzieć, ostatnio co mecz to wpadka, bo wczoraj zamieszany w pierwszą bramkę, zamieszany w drugą bramkę, jesienią, jeśli ktoś był słabszym takim zapalnikiem w naszej kadrze, to był Bednarek, rzut karny w Zenicy, rzut karny w Chorzowie z Holandią, kilka razy gdzieś biegający, rzeczywiście nie dobiegający do zawodników. Dla mnie ten Bednarek, nie wiem co nam mister prawda liczb, Marcin tutaj zaraz mi powie, że na dużym procencie skuteczności działa, ale czasami nie ma taki moment, że rzeczywiście popełnia zasadniczy błąd. Pamiętam rozmowy z trenerem Michniewiczem w kontekście młodzieżówki, jeśli chodzi o Bednarka, i on nawet później nie żałował, że powoływany był Bednarek do pierwszej reprezentacji, bo on jakoś nie czuł na przykład tego piłkarza w określonych sytuacjach. Oczywiście powiecie, ale ten chłop zagrał prawie już 100 meczów w Premier League, a ja wam mówię, no fajnie, no niektóre miał bardzo spektakularne, no ja rozumiem, że Hasenhüttl w niego wierzy, ja rozumiem, że on ma bardzo dużo walorów, ale dalej ma bardzo dużo braków. Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że mimo wszystko z naszych trzech stoperów, takich stoperów z krwi i kości, z doświadczenia na tej pozycji, którzy zagrali w tym meczu, Helik i tak wypadł najlepiej, bo był zamieszany w pierwszą bramkę, ale był w nią zamieszany na wysokości linii środkowej boiska, gdzie było właśnie, mówię, przejmowane krycie. Trochę winy tam na pewno jego jest, że stracił te głębie i nie był dostępny do szybszego sprintu czy sprintu z lepszej pozycji w stronę własnej bramki. Natomiast no, Glik wszedł na 30 minut i miał bardzo duży udział przy trzecim golu. Bednarek, tak jak wspomniałeś, zamieszany był w dwie stracone przez nas bramki. Problem polega na tym, że trochę nie za bardzo jest kim ich zastąpić. Bo prawda jest taka, że Glik jest daleki od optymalnej formy, Walukiewicz nie gra. Może Paweł Dawidowicz, dobrze mówię, zawsze Dawidowicz, Dawidowski mi się mieli. Może, ale to bardzo ryzykowne i zawodnik bez doświadczenia. Nie wiem, kogo ty widzisz. Słuchaj, ja jestem bardzo stanowczy, bo ja sobie rysuję, wiesz, na mojej kartce mogę sobie narysować różne rzeczy, tak? Twoja prawda w futbolu.
Szczerze wam powiem, że dumałem dzisiaj nad tym i sobie pomyślałem tak, że jeśli mamy podważać Glika, a wystawiać 28 razy już zagrał w reprezentacji Bednarek i mówić tak, nie no, Bednarek się uczy, nie no, uczy się, 8 mecz uczy się, 18 mecz uczy się, 28 mecz uczy się, to ja mówię nie, to wiecie co ja mówię? To ja wystawiam tego Glika i daję tego Piątkowskiego i jadę z nimi na dwójkę, wiesz o co chodzi, że nie boję się decyzji, bo na koniec zobaczcie, kto zapłacił za jesień jakby w kadrze. Glik. Glik, bo niby wolny, bo coś tam, bo tego, a Bednarek dalej zostaje, ale to Bednarek zawinił kilka kluczowych bramek jesienią 2020. Nie Gliku. Nie Gliku. Rozumiesz? No, do reprezentacji powołujesz nie tak bardzo na podstawie poprzedniego meczu reprezentacji, a na podstawie wszystkich spotkań ligowych, które były rozegrane pomiędzy. To jest przynajmniej 50, a może i 70% tego, co decyduje o tym, kto... Ja wiem, tylko pamiętaj jedną rzecz. Na kadrę, tak? Marcinie, to muszę ci jedną rzecz powiedzieć, bo ja to dzisiaj napisałem i wydaje mi się tak, mi się podoba komunikacja Paulo Souzy, że on potrafi właśnie opisać, wręcz naznaczyć w jakimś stopniu, bo on w takiej rozmowie z dziennikarzami powiedział, dzwoni do mnie Michał Białoński po tej rozmowie, 10 dziennikarzy na spotkaniu z Paulo Souzą, mówi do mnie 10 dni temu, mówi tak, Glik nie gra. Ja mówię, co? I taki Paulo Souza to mówi? No wiesz, no tak nie powiedział, ale mówi, nie, do mojej gry to nie tak do końca pasuje Glik, bo on rzeczywiście ma problemy z szybkością, a my chcemy grać bardzo wysoko, jeśli chodzi o obronę. Słuchaj, wychodzi na to, że Glik nie gra. Ale powiem wam szczerze, ja nie wierzyłem, że Glik nie zagra. Wiecie dlaczego? Wiecie na jakiej zasadzie? Bo wydawało, pamiętasz Mirek, jak pokazywałem to skład? I był Helik rzeczywiście, ale ja, bo ja słyszałem, że ten Helik ma grać skądinąd, tak? Ale dziś nie wierzyłem, że taka decyzja zapadnie. Natomiast wydaje mi się, że my diagnozujemy Glika, ale zapominamy, że tak, Glik to doświadczenie, odwaga, charyzma, tak? To jest taki, wiesz co, przy nim i urósł Szukała, i urósł Pazdan, rozumiesz? I Bednarek na koniec jakoś tam funkcjonował. To na koniec... W duecie z Glikiem wyglądał najsensowniej Bednarek. No, dlatego ja bym tego Glika zostawił naprawdę i nie w imię sympatii, tylko potrzeby. Bardzo lubię chłopa za jego drogę życiową też, ale mówię, abstrahuję od tego. Glika zostawiam i trudno, dostawiam mu Piątkowskiego, jak chcemy grać w trójce, to może dostawiam mu Helika, bo ja z twoją diagnozą tutaj, z tego tekstu, jeszcze raz was zachęcam na prawdafutbolu.pl, bo tam jest bardzo duży akapit o Heliku. Ja się z tobą zgadzam, że Helik jest bardziej napiętnowany medialnie, niż to rzeczywiście wynikało z jego gry w tym spotkaniu. Dlatego bym powiedział, dobra, jak wychodzę na Anglię trójką, ale bez Bednarka, bym powiedział, no co ten Roko wyprawia? A ja sobie mogę wystawić bez Bednarka, jak on mnie wkurza po raz kolejny. Romek, ty możesz wszystkich wystawić. Ty, bo godzinę mieliśmy, pogadać sobie. Tak, ja wierzę, z tym akcentem. Ja na koniec tylko powiem, że wierzę, naprawdę wierzę, tak jak prezes Boniek powiedział, że popełniliśmy 3 naprawdę wielbłądy, nie błędy, tylko wielbłądy. I wierzę w to, że wyczerpał się ten limit tych wielbłądów wszystkich i w następnych meczach już będziemy grali perfekcyjnie. Panowie, to była wielka przyjemność, mieliśmy zagrać godzinkę, przedłużyliśmy. Jesteście powołani tak między meczem Andorą i Anglią po raz pierwszy, po meczu z Anglią po raz drugi, także szykujcie formę na następny tydzień, wstępnie albo poniedziałek, albo wtorek i później pewnie czwartek albo piątek, także nie śpimy, oglądamy, śledzimy, analizujemy. Nie można. Tak jest, Marcin Matuszewski, prawda, futbolu, analityk. Polecam. Romek. Powołania wyślij. Powołanie na kadrę wyślij. Do mnie. Pokaż tą swoją grupę, która tam u ciebie jest. Nie, poszli już spać przecież. Poszli spać. No to następnym razem. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Wielka przyjemność. Zalajkujcie, subskrybujcie kanał. Mirosław Szymkowiak, Marcin Matuszewski. To była prawda futbolu, prawda liczby. Dzisiaj w takiej postaci, w której nie baliśmy się skonfrontować i na czynniki pierwsze rozebrać biało-czerwone. Trzymajcie się, cześć.